Po raz siódmy ulicami Suwałk przeszedł Orszak Trzech Króli. Mroźna aura nie odstraszyła Suwałczan od uczestnictwa w plenerowym spotkaniu i przemarszu. Tym razem uczestnikom Orszaku towarzyszyły słowa Jana Pawła II, które padły z jego ust niemal 40 lat temu. W czerwcu 1979 roku, podczas pierwszej wizyty papieskiej w naszym kraju, miała ona niezwykły wymiar historyczny i społeczny. Polskę po raz pierwszy odwiedził papież, ale była to także pierwsza w ojczyźnie wizyta papieża Polaka. Wówczas to podczas nabożeństwa celebrowanego na warszawskim Placu Zwycięstwa padły z jego ust słowa, które okazały się znamienne dla Polaków. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To one wtedy dały Polakom siłę do zainicjowania przemian społecznych i politycznych, a w minioną niedzielę miały zachęcić nas do refleksji i wspólnego wysiłku na rzecz budowy lepszego świata, dobra ojczyzny i przemiany serc. Orszak ruszył spod akwaparku. Kilkadziesiąt metrów dalej, na skwerze przy Suwalskim Ośrodku Kultury, odczytany został edykt Cezara Augusta o zarządzeniu powszechnego spisu ludności. Po czym barwny tłum przeszedł do kolejnego punktu przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla. Tam organizatorzy posadowili gospodę Babilon. Nie znalazło się tutaj, zgodnie ze scenariuszem Jasełek, miejsce dla ciężarnej Maryi i Józefa zmierzających na biblijny spis ludności. Kolejne przystanki to dwór Heroda, a potem podnóże konkatedry pod wezwaniem świętego Aleksandra, gdzie aniołowie ogłosili pasterzom dobrą nowinę, a ci ruszyli do stajenki. Orszak, podobnie jak w latach wcześniejszych, zgromadził całe rodziny. Został zorganizowany z inicjatywy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, a współorganizatorem, jak zawsze, był Suwalski Ośrodek Kultury, którego pracownicy włożyli w to przedsięwzięcie ogromną ilość serca i pracy. Bardzo aktywni byli także wolontariusze, odtwórcy ról w największym przedstawieniu jasełkowym w naszym mieście.